W Green Canu stylowo dziś bardzo eleganckie klimaty. Porozmawiamy o szykownej zestawie stołu wielkanocnego. Witajcie na wiosennym pokładzie. Zaczynamy! Myśląc o eleganckiej zestawie stołowej, spora część z Was wyobraża sobie bardzo drogie i duże zestawy porcelany, no i umiejętności, których nie posiada. A ja chciałabym Wam dziś udowodnić, że z naszą malutką pomocą dosłownie każdy z Was będzie mógł taką elegancką aranżację stołu wielkanocnego wykonać. Po pierwsze, nie musicie mieć wcale ogromnej zestawy stołowej. Jeżeli takową macie, super. Ale jeżeli nie dysponujecie dużą zestawą stołową, to pokażę Wam sposób, który ja na przykład dzisiaj wykorzystałam. Połączyłam na tym stole dwa rodzaje porcelany, dwa jakby komplety oddzielne. Pierwszy komplet, spójrzcie, to jest komplet deserowy, w skład którego wchodzą małe talerzyki, czy na przykład takie filiżanki. To jest akurat porcelana Madison, zresztą bardzo ładna. Poniżej, jak zwykle, w linkach macie wszystkie namiary na wszelkie elementy, które ja tutaj wykorzystałam aranżacyjne. I ten zestaw deserowy połączyłam z talerzami obiadowymi, już z innej porcelany Bella. Spójrzcie, jak fajnie do siebie pasują i teraz Wam zdradzę tak naprawdę mój sposób, jak dobieram tego typu naczynia. Jest jedna, jedyna zasada. Znajdź kolor wspólny. W naszym przypadku jest to kolor ekri. Spójrzcie, tak naprawdę te dwa naczynia wyglądają jakby były kompletem, a są dwiema oddzielnymi kolekcjami. Jeżeli znajdziecie wspólny kolor właśnie przy naczyniach, to spokojnie możecie je zestawiać właśnie w takich aranżacjach stołowych, niekoniecznie już eleganckich. Po drugie, jeżeli chcesz mieć elegancką aranżację stołu wielkanocnego, wiosennego, nie wprowadzaj zbyt wielu kolorów na jednym stole. Spójrzcie, u nas jest to zieleń i ekri tak naprawdę, to są dwa kolory wiodące i wokół tej kolorystyki toczą się wszystkie dekoracje, które tutaj mamy. A jeśli jesteśmy już przy dekoracjach, to pozwólcie, że zwrócę Waszą uwagę na aspekt, o który bardzo często pytacie mnie i na stronie, i na filmach YouTube'owych. Jak pięknie zaaranżować stół, nie wydając na to zbyt dużej ilości pieniędzy. Tak naprawdę na naszym stole wystarczy dosłownie kilka dekoracji, na przykład tak uroczych jak te małe porcelanowe zajączki, albo podstawka do jajek, do której za chwileczkę wrócę. Resztę możecie wykonać i udekorować stół za pomocą pojemników szklanych i przedmiotów, naczyń, które tak naprawdę znajdziecie w szafkach kuchennych i służą nam nie jako dekoracja, tylko jako naczynia na przykład do pieczenia babek, tak jak ten pomysł, który Wam tutaj w tej chwili pokazuję. Na naszym stole przedmioty dekoracyjne to są zajączki, podstawka na jajka i miseczka jako taki główny element stołu, w której ułożyłam bukszpan i gipsówkę. W tej miseczce tak naprawdę mogłyby być jajeczka wielkanocne, słodkie ciasteczka albo czekoladki, ale równie dobrze możecie ją wykorzystać właśnie jako pojemnik służący do eksponowania kwiatów. Jeszcze chciałabym Wam troszeczkę o szkle poopowiadać, bo to jest, uważam, niedoceniony ciągle element stołów wszelakich, takich właśnie świątecznych, a za jego pomocą możemy naprawdę pięknie udekorować każdy stół, nie tylko ten wielkanocny. Kieliszki to raz, ale spójrzcie, wszelkiego rodzaju małe, duże pojemniki szklane, jakieś małe wazoniki, małe pojemniki służące jako świeczniki, też mogą być bardzo fajną i właśnie elegancką dekoracją, pod warunkiem właśnie, że nie wprowadzimy do nich zbyt wielu elementów zdobniczych czy kolorów. Tutaj na przykład spójrzcie, to jest jedna grupa pojemników, ja akurat kupiłam w komplecie, które wykorzystałam jako dwa wazony, cały czas utrzymując je w kolorystyce wiodącej stołu, a trzeci najmniejszy pojemnik w mojej aranżacji jest po prostu świecznikiem. Zarówno do tych świeczników szklanych, jak i do reszty elementów dekoracyjnych sięgnęłam po naturę, po prostu. Tu jest mech z naszego ogrodu, tu są maleńkie kwiatki, które zostały mi po prostu po ułożeniu bukietów. Takie dekoracje zrobicie dosłownie w kilka sekund.
Mamy jeszcze trzecią zasadę, o której musicie pamiętać przy aranżacji stołów eleganckich. A mianowicie taką, że nie łączymy na jednym stole zbyt wielu deseni. Ja wręcz tutaj wybrałam jakby jeden wzór, wzór kropeczek, bardzo delikatny, kobiecy, trochę nawet kojarzący się właśnie z szykiem i z modą. I tak naprawdę te kropki na naszym stole są jedynym deseniem, jaki się pojawia. Cała reszta to jest kolor zielony jako wypełnienie. Obrus jest gładziutki, a kolor tego obrusu gada sobie troszeczkę, rozmawia właśnie z zielonymi dodatkami, no pochodzącymi wprost z natury. I czwarta zasada, bardzo ważna przy aranżowaniu stołów eleganckich, dla mnie chyba najważniejsza. Bawcie się przy tych aranżacjach. Wyobraźcie sobie, że układacie naczynia, układacie stół dla rodziny królewskiej. Bo nasi najbliżsi tak naprawdę zasługują na to, żeby właśnie spożywać posiłki świąteczne, wielkanocne właśnie w tak pięknym anturażu, a my zasługujemy na to, żeby się przy tym świetnie bawić. Czego zresztą właśnie Wam w tej chwili życzę. A, i zapomniałabym, a chcę Wam jeszcze opowiedzieć o dekoracji, którą zrobicie bardzo szybko i bardzo łatwo, bo tak naprawdę będziecie potrzebować do tego kilku skorupek od jajek, troszeczkę wody i malutkich kwiatków, które właśnie w te skorupki włożycie. No i na takiego naczynia dekoracyjnego, w którym będziecie mogli takie maleńkie bukieciki wyeksponować na naszym świątecznym stole. To nasze naczynie jest akurat ze sklepu pięknowdomu.pl. Poszukajcie, na pewno znajdziecie, zresztą dam Wam link pod spodem. Teraz to już chyba naprawdę wszystko. Zostawiam Was jeszcze sam na sam z naszą aranżacją elegancką. Obejrzyjcie sobie dokładnie, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że jakieś pomysły z tego stołu w tym roku zawędrują również na Wasze stoły wielkanocne. Jak zwykle, tradycyjnie już w tym filmie, pod spodem tam w komentarzach będziecie mieli wszystkie linki i do porcelany, jednej i drugiej, którą tutaj zastosowałam, do Madison i do Belli, i do wszystkich tych dekoracyjnych, malutkich elementów. I tradycyjnie również, jeżeli odcinek Wam się podobał, łapki w górę poprosimy. Ja się będę już dziś żegnała, nie na długo, bo za chwilę znowu wracamy z kolejnymi wiosennymi treściami. Miłego oglądania, pa, pa!